Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Co łączy przedwojennego niemieckiego komunistę Ernsta Buscha, który był wykonawcą, interpretatorem piosenek politycznych Kurta Tucholskiego, a także śpiewał w oryginalnej obsadzie produkcji opery Za trzy grosze Bertolda Brechta z 1928 roku, z awangardowymi muzykami nagrywającymi z Kevinem Martinem, brzmieniami Deep Listening, Peterem Brotsmanem czy Tony Oxleyem? Dowiedzie się tego w 15 odcinku Muzyki z oddali, którą zamierzam poświęcić scenie free improv z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. William Brocker, słynny holenderski saksofonista, opisał kiedyś NRD jako ziemię obiecaną swobodnej improwizacji. Wydaje się to nieco zaskakujące, żeby nie powiedzieć szokujące, ponieważ NRD raczej niekoniecznie kojarzyło się nam z oazą wolności. Niemniej jednak ta legenda wywrotowego podziemia NRD trwa do dzisiaj. Czy jest prawdziwa, to jest inna sprawa, dlatego że wydaje się, że w przeciwieństwie do zwykłych obywateli NRD, ci improwizatorzy często mogli w miarę swobodnie podróżować po Zachodzie i nieść w świat
tak wychwalaną przez tego Williama Brockera, ale i innych zachodnich muzyków, wolność kultury NRD. Czy tak było zawsze i czy ta muzyka również rezonowała wśród słuchaczy, jak się rozwijała, to też w tym odcinku sobie o tym opowiemy. Na początek parę słów o scenie europejskiego jazzu połowy lat 60. Do tego czasu, czyli do momentu, kiedy pojawił się free jazz, jazz był takim europejski, był takim rodzajem kopiowania wielkich mistrzów, najbardziej uznanymi muzykami europejskimi, którzy odnieśli jakiś sukces, byli ci, którzy potrafili najlepiej naśladować amerykańskie wzorce. Tych takich oryginalnych wkładów prawie nie było, albo ich po prostu nie chciano słuchać, bo uważano je za gorsze. Jasne, że były wyjątki, ale można powiedzieć, że właściwie dopiero z wpływem tego free jazzu w USA ta hegemonia pozycji amerykańskiego jazzu zaczęła się chwiać. W tym takim wyzwoleniu od tradycyjnych zasad jazzu ci młodzi muzycy mogli, europejscy mogli rozwijać się w zupełnie nowy i swobodny sposób. Mogli się pozbyć tradycyjnych form i reguł, co nie tylko wyrzucało za burtę stary system ograniczeń, w tym improwizację, w tym nazwijmy to starym stylu, ale jednocześnie zakwestionowało w ogóle tożsamość muzyki jazzowej i nawet zaprzeczało także tradycji jazzowej w ogóle. Chciałem tu przypomnieć tylko nieśmiało Wam o odcinku Muzyki z oddali o grupie AMM, która to formacja jest chyba najlepszym przykładem takiego nieortodoksyjnego podejścia. Całe to tło historyczne, które towarzyszyło AMM, no, można powiedzieć, że zaistniało wtedy także w Niemieckiej Republice Federalnej, ale to bardzo dziwne, bo również w takim NRD. No i właśnie z tej dygresji o free powróćmy do NRD. Stosunek NRD do jazzu i w ogóle swobodnej improwizacji był równie zmienny jak historia samej NRD. No, można powiedzieć, że tak, po upadku faszyzmu, kiedy jeszcze w miarę nie było muru berlińskiego, no to te granie odbywało się w taki sposób płynny. Robiono jam session, muzycy ze strefy amerykańskiej przechodzili do z okupacyjnej strefy radzieckiej. I sobie tak ta wymiana jakaś jazzowa w miarę kulturalna kwitła. W roku 1947 aktor i piosenkarz Ernst Busch otrzymał pozwolenie od okupacyjnej władzy radzieckiej na utworzenie wydawnictwa muzycznego, które zostało nazwane Lidl der Zeit. I wydawnictwo to obejmowało również wytwórnię płytową Amiga. Amiga na początku wydawała jakąś muzykę ludową, popową, muzykę dla dzieci i też powstała taka wytwórnia jak Amiga Jazz. Początkowo te płyty, które wychodziły na Amidze Jazz, to chyba pierwsza płyta to był Louis Armstrong i to również się wiązało z tym, że Louis Armstrong wtedy koncertował w NRD. Później koncertował taki muzyk, który się nazywał Albert Magesdorf i on usłyszał w Berlinie Joachima Kuhna. Joachim Kuhn to jest, no, można powiedzieć, że taki weteran free improv w tej chwili i mało kto pamięta o tym, że on pochodzi z NRD i w 1965 roku z tego NRD, z tego kraju swobody i wolności dał drapaka do Niemieckiej Republiki Federalnej, do Hamburga. Wcześniej jego brat, klarnecista, również dał nogę, natomiast ten Kuhn był na tyle taką ikoniczną wtedy postacią jazzu i taką istotną, że no, dosyć mocno bezpieka zaczęła infiltrować
kulturę free improv, kulturę jazzową w NRD. No i tak. I można powiedzieć, że takim właściwie najważniejszym muzykiem tamtego okresu, który jeszcze zaczynał wcześniej nawet niż ten Joachim Kuhn, to jest Ernst Ludwig Perowski, czyli Lupen Perowski. On jest uważany za jednego z praojców jazzu w NRD i już od połowy lat 50. grał w różnych grupach jazzowych. Później został członkiem, założycielem bardzo ważnego dla jazzu zespołu Manfred Ludwig Sextet, gdzie grał właśnie z Kuhnem na przykład. W 68 roku po raz pierwszy miał okazję z tym zespołem wyjechać na festiwal Montreux Jazz Festival. No i później sprawy się potoczyły o tyle szybko, że założył taki rockowy zespół, jazz rockowy zespół SOC. Właśnie to było wtedy takie też dosyć charakterystyczne pod wpływem Soft Machine, czy też twórczości Milesa Davisa z okresu Beaches Brew, że powstawały te grupy takie jak właśnie SOC czy Evidence w NRD. A w 73 roku on założył, moim zdaniem, taką najważniejszą ówcześnie grupę free improv, która się nazywała Synopsis. Od samego początku ten Synopsis, można powiedzieć, że poszukiwał takiej magicznej formuły, której szukają wszystkie składy improwizowane, wspólnej improwizacji. To, co ta czwórka znalazła, bo to był kwartet, oprócz Petrowskiego wchodzili tam w skład pianista Uli Gumpert, puzonista Konrad Bauer. Uli Gumpert, puzonista i perkusista Ginter Baby Sommer. No to można powiedzieć, że oni w pewien sposób tak jakby faktycznie świadomie z tych swoich wszystkich umiejętności w sposób wyjątkowo przemyślany wydestylowali taką esencję free improv, która była, no co by powiedzieć tutaj dużo, bardzo poważna, bardzo taka opanowana, bardzo jeśli chodzi o ten dźwięk, mocno kombinacyjna, ale jednocześnie to była taka forma, która była bardzo powściągliwa też. Tam nie było wielkich fajerwerków, tam nie było epatowania i popisywania się przed słuchaczami, oczarowywania słuchacza swoją techniką. To był właśnie pierwszy taki, można powiedzieć, nowoczesny zespół free improv, już nawet nie jazzu. Po tym debiucie w wytwórni Amiga Jazz, dwa lata później pod sztandarami już FMP, o którym też wam mówiłem, Synopsis wydało swoją taką ikoniczną płytę z krokodylem na okładce. To też było bardzo ciekawe, dlatego że ta muzyka znowu była wyjątkowo taka ciasna, klaustrofobiczna, poważna, a jednocześnie z drugiej strony przedstawiała szeroki wachlarz możliwości tych muzyków. Natomiast okładka pokazywała i była niesamowitym takim uzupełnieniem, można powiedzieć, do tej dosyć autonomicznej, ale jednak poważnej produkcji dźwiękowej i popychała całość tego wydawnictwa w taką grę skojarzeń aż do surrealizmu. Różowy krokodyl, o co tutaj chodzi, prawda? Nadmuchiwane stworzenie, które potajemnie wyrusza w drogę i płynie łabą z Berlina do jakichś miast portowych i dalej na otwarte morze. Proponuję wysłuchać fragmentu Synapsis z pierwszej płyty.
Konrad Bauer, którego usłyszeliśmy na tej płycie, to kolejna z ważnych postaci sceny nowej muzyki improwizowanej w NRD. Od czasu tej płyty Synapsis, czyli już blisko 50 lat, Bauer równolegle z pracą zespołową, on ma masę fantastycznych zespołów i miał je zawsze, zaoferował publiczności i światu swoje bardzo oryginalne, autorskie spojrzenie na solowy puzon. Amerykański wydawca i krytyk John Corbett, znany wam na przykład z wytwórni Atavistic, prawda, nazwał technikę gry Niemca konradizmami. W gruncie rzeczy chodzi o to, że ten Konrad Bauer stosował bardzo wiele technik rozszerzonych, które były wówczas jakby niepraktykowane i nieprzypisane temu instrumentowi, jakim był puzon, czyli na przykład, nie wiem, kombinacje wysokich pisków, te przykładanie w taki sposób ustnika, że po prostu było słychać takie trzepotanie ruchu warg. Wtedy wcześniej chyba tego nie wykonywał, a w każdym razie nie z taką intensywnością. Ja pamiętam płytę, pierwszą jego solową płytę wydaną w Amidze. To było coś w rodzaju takiego niesamowitej zupełnie opowieści, bo to, co powiedziałem o tym, że on dysponował nieprawdopodobną techniką, tak jak i ci inni wszyscy muzycy free improwu, to jest oczywiste. Natomiast on nie fetyszyzował tego. On nie robił z tej techniki, tak jak i ci pozostali muzycy, rodzaju jakiegoś autorskiego popisu. Raczej koncentrował się właśnie na fabule każdego utworu i tworzył takie fajne mikroświaty. Ja pamiętam tę płytę pierwszą solową, którą usłyszałem w 1988 roku, jako coś, co jest zupełnie nieprawdopodobną opowieścią, która nie jest w ogóle przypisana żadnemu gatunkowi. W ogóle to było zupełnie baśniowe doświadczenie, pełne detali, emocji i właśnie takich niesłychanych brzmieniowych barw. To, co jest unikalne w jego muzyce, to jest również to, że Konrad Bauer zawsze wybiera specjalne miejsca dla swoich solowych produkcji. On nagrał 5 płyt solowych, ale zawsze to były jakieś szczególne miejsca. Na przykład Ołtarz Zeusa w Berlińskim Muzeum Pergamońskim, Katedra w Magdeburgu. I najciekawszym z tych miejsc, moim zdaniem, w którym on dokumentował swoje nagrania, to były zbiorniki wodne, zbiornik wodny Severin w Kolonii, w którym on zarejestrował swoją muzykę na płytę Forden Fleet, czyli Przed powodzią. To jest bardzo ciekawa historia z tą płytą, bo jest kultowa z uwagi na udział tam Pauliny Oliveros. Natomiast warto jakby przypomnieć historię tego nagrania. Otóż w 1984 roku producent muzyczny i filmowy Hendrik Broskamp odkrył, nagrywając jakiś film dokumentalny o zbiornikach wodnych, odkrył wyjątkową akustykę tego zbiornika wodnego pod Kolonią, który nazywał się Severin. To, co było tam wyjątkowe, to był prawdopodobnie najdłuższy czas pogłosu sięgający nawet 45 sekund. On postanowił zrobić z tego miejsca rodzaj takiej sceny, na której będzie prezentował działania teatralne i muzykę. Dosłownie w ciągu zaledwie kilkunastu tygodni zdołał pozyskać muzyków z różnych krajów do tej swojej produkcji i tam wystąpili m.in. Heiner Goebbels, ta Mafia Saxophone Quartet, zespół muzyki współczesnej z Kolonii, Paulina Oliveros, czy właśnie Konrad Bauer. Posłuchajmy fragmentu z muzyką Konrada Bauera. Thank you.
Konrad Bauer do dzisiaj, mimo tego, że już jest starszym, ponad 80-letnim panem, koncertuje, ma znakomite zespoły, znakomite płyty z Johannesem Bauerem, ze Sven Åke Johanssonem, ma zespół Slaughterhouse, który jest takim trochę power, free improv składem z Johnem Rosem, z tym australijskim skrzypkiem. Natomiast jakby powracając do tej serii płyt Amigi, to co jest ważne w tej serii, to jest to, że seria miała, ta Amiga Jazz miała taką politykę 60-40, to znaczy 60% to miały być płyty muzyków z NRD, a 40% to miały być płyty licencyjne. I to było takie ciekawe założenie, natomiast bardzo szybko się rozmyło w tym znaczeniu, że ci muzycy z NRD po prostu zaczęli współpracować z muzykami z Zachodu i to w dużej mierze za sprawą oczywiście swojego talentu, ale również talentów menadżerskich takich ludzi jak na przykład Jost Gebers z FMP, o którym wam opowiadałem w odcinku o FMP. W ten sposób doszło do powstania kilku niezwykłych płyt i jedną z takich najbardziej niezwykłych to jest płyta, uwaga, Wadada Leo Smitha, Petera Kowalda i Ginter Baby Sommera, czyli Wadada Leo Smith Chicago, Peter Kowald wiadomo Wuppertal, Ginter Baby Sommer Drezno. Ten zespół istniał aż wtedy to było tylko 4 lata, ale na obecne standardy to jest bardzo długo, że grupa może tyle lat wspólnie, mimo że czasami z przerwami, ale jednak te ich improwizacje nabierały szczególnego znaczenia i wyjątkowo dojrzewały w taką niesamowicie intensywną, energetyczną muzykę, która została zarejestrowana i wydana przez Amiga Jazz na wydawnictwie Touch the Earth. Później wydaje mi się, że chyba to był albo Connex, albo Intact, przypomnę sobie, ale jeszcze na pewno jest dogrywka tej płyty, która została tak rozszerzona jeszcze o inne nagrania. Natomiast to, co jest interesujące w tym wydawnictwie, że to jest takie właśnie power jazzowe, free jazzowe granie, które jest bardzo nowoczesne. Mimo tego roku powstania 78, jest bardzo intensywne, jest bezkompromisowe, jest można powiedzieć, że mimo tego, że jest wyjątkowo dzikie, to zespół był na tyle zgrany, że jakby znalazł ten swój pojedynczy głos, znalazł ten swój magiczny gral wspólnego improwizowania i proponuję posłuchać teraz fragment tego potężnego albumu Touch the Earth. Thank you.
Wada Daleo Smith, Gitter Baby Zoomer i Peter Kowalt. Inną ważną postacią muzyki z NRD jest też już w tej chwili bardzo wiekowy zawodnik, improwizator, klarnecista, saksofonista Dietmar Diesner. Dietmar Diesner, który studiował w konserwatorium w Kociburzu w latach 70. Oczywiście współpracował z takimi muzykami jak ten Urli Gumpert, Ernst Ludwig Perowski, prawda, bo to jakby no, są ojcowie, założyciele tego nerdowskiego free improv. Natomiast on jest trochę młodszym tutaj zawodnikiem i również to jest o tyle istotne, że ma od początku ma taki sznyt, bym powiedział, jazz-rockowy. To znaczy założył taki zespół Evidence i właściwie to jego granie było zawsze bardzo silnie zelektryfikowane. On później po tym Evidence współpracował z takim zespołem jak King Ubu Orchestra i no, opowiadałem wam o tej grupie przy okazji audycji FMP. Ale także w 80, tam chyba 6 czy 7 roku założył taki zespół Kicks, który był, no bym powiedział, takim dosyć noise'owym projektem, takim trochę w stylu Fire Room, bym powiedział, coś takiego, tylko na takim poziomie jeszcze downtown jazzowym, prawda? To było bardzo ważne doświadczenie, ten Kicks. Natomiast ja bardzo lubię jego solowe nagrania i to, co otwierało audycję, to było nagranie właśnie Dietmara Diesnera z płyty Solo z 88 roku. Pamiętam też, jak dostałem tę płytę, po prostu to było jacie niesamowite. Tam wszystko było nieprawdopodobnie przestrzenne, ruszało się, drgało, ten dźwięk był potwornie plastyczny, był taki tajemniczy. Opis płyt był niesamowity. On używał na przykład w tym opisie tego, że gra na saksofonie i na przykład na niebieskim wiadrze. Czyli te elementy takie performatywne były dla niego bardzo ważne. W ogóle nagrał mało płyt solowych, natomiast nagrał całą masę koncertów solowych, które są no, nieprawdopodobne. Ale jeśli chodzi o samą taką muzykę zespołową, to oprócz tego Kicksa, wydaje mi się, że bardzo warto zwrócić uwagę na jego udział w wydawnictwie Man in the Elevator, obok Arto Lindsaya, obok Freda Frita, George'a Lewisa. To Man in the Elevator to jest płyta Heinera Goebbelsa, którą w 1988 roku po raz pierwszy on zaprezentował na festiwalu w Lipsku, a później doszło do nagrania tego na płycie dla wytwórni ECM. No i tak to wygląda. Okej, to jeszcze może w takim razie jeszcze jeden fragment Dietmara Diesnera z płyty Solo. Thank you.
Oprócz tych muzyków, tej, nazwijmy to, takiej pierwszej i drugiej fali freeimprowu nerdowskiego, ważną osobą w tym nurcie był nie muzyk, tylko organizator życia artystycznego Bernd Noglik. Ten Bernd Noglik to jest doktor kulturoznawstwa, ale w zasadzie to on jest profesorem jazzu. On po prostu wie wszystko o tej muzyce z NRD. Od roku 77 roku pracuje jako taki właśnie niezależny, można być niezależnym w NRD, no to można było, przynajmniej on tak podaje, niezależny publicysta. To w praktyce oznaczało, że on był na przykład pierwszym niemieckim korespondentem polskiego magazynu Jazz Forum, czyli w tym okresie połowy lat 70. do końca lat 70. on nadawał z Berlina Wschodniego, a ten Berlin Wschodni to nie było byle co, bo to były też festiwale, na których grali tacy wykonawcy jak Duck and Cover, grali tacy wykonawcy jak Akira Sakata, jak na przykład zespół Kasiber czy George Lewis. No więc faktycznie powiedziałbym, że to było nasze okno na zachód. Tutaj bardzo dużo się mówi o tym, że to Polska była takim oknem na zachód, ale wydaje mi się, że jakby tak dobrze pogrzebać, to ta wytwórnia Amiga Jazz to było bardzo poważne wydawnictwo pod tym względem, również za sprawą tego Bernda Noglika, który nie był formalnie związany z Amiga Jazz, natomiast pisał liner noty do tego wydawnictwa, no i ogólnie był takim dobrym duchem, a nawet jest, bo jeszcze żyje, takim dobrym duchem tego całego nurtu swobodnej improwizacji. Okej. Okay. Pod koniec lat 80. ja bym jeszcze wskazał dwa takie nazwiska, które kojarzą mi się ze sceną swobodnej improwizacji, mimo że ci kompozytorzy w zasadzie oni się wywodzą bardziej z takich kręgów akademickich, z takich kręgów muzyki konkretnej, muzyki elektroakustycznej. Pierwszym to jest Georg Katzer, o którym wam mówiłem już przy okazji audycji o
Recommended Records i przy okazji audycji o FMP i o jego płycie Finfunkers z tym Hansem Kochem. To jest Georg Katzer, czyli takie urządzenia elektroniczne, improwizacja, przetwarzanie w czasie rzeczywistym instrumentów akustycznych. On w ogóle ma jak najbardziej background taki jazzowy, bo ponieważ zaczynał jako pianista oczywiście znowu w zespole Lutena Petrowskiego. Chyba po prostu wszystkich ten Petrowski tam przećwiczył w tym NRD. A później właśnie robił te takie rzeczy bardziej eksperymentalne i elektroniczne. On wrócił jeszcze do takiej płyty, nazwijmy to free jazzowej, z Petrowskim i z jego żoną, którą wydał w latach 90. Konex, bardzo dobra wytwórnia. Konex, Atonal, Erratonal, to były takie totalnie trzy zarąbiste wytwórnie z Niemiec, które po prostu były takie odpowiedzią tak, na taki downtown jazz amerykański, tylko że w Europie. Naprawdę to było super. To było bardziej przystępne niż FMP, a bardziej rockowe, a jednocześnie było takie, no, miało cały czas ten żar taki, który miało FMP. No więc to pierwsze nazwisko to jest Georg Katzer, który stworzył też w latach 70. coś na kształt takiego niemieckiego studia eksperymentalnego, takiego jak nasz Patkowski, tylko że to krócej działało i tam jakby z tym Katzerem kojarzy mi się od razu drugie bardzo ważne nazwisko, to jest Lutz Glandien. Czyli o ile Katzer to był uczeń Hansa Eislera, jeden z ostatnich uczniów Hansa Eislera, to ten Georg Katzer był jednym z ostatnich, nie jednym z ostatnich, był jednym z uczniów właśnie Georga Katzera, ten Lutz Glandien. Lutz Glandien robi muzykę elektroakustyczną, natomiast ma w swoim dorobku taką płytę, w zasadzie można powiedzieć bardzo mocno improwizowaną. Zespół nazywa się P53. Powstał na początku lat 90., czyli już po upadku muru berlińskiego, ale zbierał doświadczenia tego Glandiena wcześniejsze, prawda? I tam w tym zespole grało dwóch pianistów. Pianistka Maria Gauthier, a pianista Zygmunt Krause, perkusista Chris Cutler i gitarzysta Otto Moyoshihide. I ten Lutz Glandien robił dokładnie, znaczy robił dosyć podobne rzeczy, jak robił Katzer na płytach Finfunker czy na płytach King Kubu Orkestru, czyli przetwarzał w czasie rzeczywistym nagrania tych pozostałych muzyków. Płyta P53 wyszła w wytwórni Recommended Records i proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu tej płyty. Thank you.
Jak słyszycie, w NRD muzyka improwizowana była czymś, co się kompletnie wymykało spod kontroli i wielokrotnie z tej racji wywoływało przepychanki kulturalno-polityczne. No, oczywiście przede wszystkim pewnie dlatego, że ta muzyka przekazywała inne podejście do życia i miała większe znaczenie dla pokolenia 68 niż dla kogoś z zachodu. Ale to nie znaczy, że nie ukazywały się też inne dźwięki. I przynajmniej chciałbym o tym parę słów wspomnieć, dlatego że być może to, tak sobie teraz pomyślałem, jak słuchałem tego P53, że może byłoby fajnie zrobić też audycję na przykład o muzyce elektronicznej, eksperymentalnej elektronice z NRD. Tutaj oczywiście nie było to możliwe, żeby to było wydawane wtedy w Amiga Jazz czy w jakiejkolwiek innej Amidze, a nie było Amiga Electronic. Natomiast jest o tyle to ważne, że łączy się to z postacią Franka Bratschneidera i muzyki, którą on robił i całego takiego, powiedziałbym nawet ruchu, który powstał w mieście Karl-Marx-Stadt, obecnie to się miasto nazywa Chemnitz. Tak? No i ten Frank Bratschneider nagrywał od połowy lat 80. pod pseudonimem AF Mobius. Tworzył też takie efemeryczne duety jak Kriminale Tanzkapelle, czy też zespół razem z Heinzem Havermeistrem, taki duet Frank und Heinz. I też ciekawa postać ten Heinz, zaraz wam o nim opowiem, jak nie zapomnę. Ale dlaczego ten poza muzyką, dlaczego ten Frank jest taki ważny? Otóż on jakby skupiał te wszystkie zespoły z Karl-Marx-Stadt, czyli właśnie te, o których powiedziałem, ale też na przykład AG Geige, taki surrealistyczno post-rezydensowy zespół, który się inspirował mocno taką niemiecką grupą Der Plan. I on też stworzył niezależny label kasetowy Klangfarbi. To jest doświadczenie, które mu pomogło później, już po upadku muru berlińskiego, do założenia wytwórni, która się nazywała Raster Noto. Inną taką postacią był Heinz Havermeister, który również jakby tworzył tam z tym Frankiem Bratschneiderem muzykę, ale był również twórcą zinów, takiego zinu graficznego Liane, i był dosyć mocnym aktywistą, jeśli chodzi o pisanie w ogóle o muzyce punkowej i o muzyce eksperymentalnej, o muzyce niezależnej z NRD. I to jest dlatego też, jakby wymieniam to nazwisko jako ważne. Tak to wygląda, jeśli chodzi o NRD. Jeszcze jest jedna ważna ekipa, to jest Ornament und Verbrechten, czyli Robert i Ronald Lipok, którzy grali w tym zespole, który się później, znaczy oni później założyli taki zespół Toro Rokorot, jak wiecie. No i tak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o to NRD, czyli nie tylko Karat i Pudys, jak pamiętamy z mrocznych czasów komuny, słusznie zapomnianych, ale również cała masa takich właśnie zespołów, które próbowały w tych niełatwych czasach zrobić coś zupełnie swojego, autorskiego. I myślę, ta muzyka, no jak słyszycie ją, cały czas ona przetrwała. Właściwie można powiedzieć, że tak, Dietmar Diesner cały czas totalnie aktywny, nagrywa na przykład z Kevinem Martinem na płycie God. Ma super ten zespół Slaughterhouse, również z Johnem Rosem i właśnie z tym kuzonistą Konradem Bauerem. Konrad Bauer nagrywa z całym światem, Evan Parker, nie wiem, Mats Gustafsson, te orkiestry Schlippenbacha. No, jest takim rzeczywiście podporą i takim tytanem tego swojego instrumentu. Jakkolwiek państwo traktowało muzykę jazzową tak ambiwalentnie, czasami tak, czasami tak, czasami przykręcało śrubę, a czasami i odmawiało, a czasami wręcz przeciwnie,
No to można powiedzieć, że ci muzycy właśnie w tamtym okresie się ukształtowali i tam bez jakiegoś takiego specjalnego romantyzowania można powiedzieć, że praca tej wytwórni Amiga Jazz niewątpliwie też przyczyniła się do tego, że no, była to muzyka popularna nie tylko w NRD, ale na przykład no, w pewnym sensie też w Polsce. Płyty w ogóle kosztowały w jednej cenie, były 16 marek, 10 fenigów, były ogromne nakłady. Ja pamiętam, że te płyty docierały też do Polski i pamiętam swoje pierwsze wrażenie z odsłuchu Dietmara Dissnera i Konrada Bauera, który mam nadzieję też Wam przypadło do gustu. Dzięki bardzo.